Janusz Krzyżowski. Bajki buddyjskie. Czyta Paweł Wódczyński. Żuraw i krab. Dawno, dawno temu w północnych Indiach, nieopodal dwóch stawów, małego i dużego, mieszkał żuraw. Lubił on od czasu do czasu łowić w tych stawach ryby. Jednego lata nastała w okolicy wielka susza. Mały staw robił się jeszcze mniejszy, a ryby stłoczone martwiły się o swoją przyszłość. Pewnego wieczoru żuraw był świadkiem ich narzekań na niepewne czasy. Wpadł wtedy na pomysł, jak nie trudząc się, wyłowić wszystkie ryby. Zbliżył się zatroskany do wody i zaczął mówić. Tak, tak, bardzo mi was szkoda. Staw niedługo już wyschnie. Ja odlecę, ale co będzie się działo z wami? A masz może jakiś pomysł? Pytały ryby. Tu obok jest drugi, duży i głęboki staw. Mógłbym was przenieść, ale to ciężka praca, biadolił ptak. Musimy się naradzić, odparły ryby. Naradzały się dość długo, bo bardzo bały się żurawia. Na koniec zdecydowały, że wyślą jedną odważną rybę na zwiady i niech ona sprawdzi, czy rzeczywiście obok jest jakiś duży staw. Żuraw wziął delikatnie odważną rybkę w dziób, wzleciał w górę i usiadł na gałęzi wysokiego drzewa, które rosło opodal. Rybka zobaczyła, że rzeczywiście niedaleko znajduje się wielki staw, któremu nie grozi wyschnięcie. Kiedy żuraw zaniósł ją z powrotem, opowiedziała, co widziała. Ryby zdecydowały się, aby żuraw przeniósł je do dużego stawu. Ten wyciągał je jedną po drugiej z wody, unosił w górę, siadał na drzewie i tu każdą kolejno zjadał. Objadł się bardzo. O mało brzuch mu nie pękł. Był jednak bardzo łakomy. Kiedy w stawie nie było już żadnej ryby, zobaczył, że gramoli się tam jeszcze tylko jeden wielki krab. Przemówił do niego słodkim głosem. Drogi przyjacielu, a ty nie chciałbyś też się uratować? Krab był jednak ostrożny. Jestem bardzo ciężki. Muszę sam się mocno ciebie chwycić, abym nie spadł po drodze. Kiedy krab chwycił żurawia za szyję, ten wzniósł się z nim na drzewo, aby go zjeść. Tu krab zobaczył, że pod drzewem jest dużo ości ryb, które nosił żuraw. Powiedział: o niecny, wszystkich chciałeś oszukać i pożreć. Tym razem jednak nie ujdzie ci to na sucho. Ścisnął mocno szczypcami szyję ptaka, aż ten ducha wyzionął. Krab spadł na trawę, pogramolił się do wielkiego stawu i opowiedział rybom historię, jaka przydarzyła się ich siostrom z małego stawu. Więcej na nasze czytanie.pl